Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Podczas sobotniej imprezy uczestnicy mogli oprócz morsowania wziąć udział w biegu czy pograć w piłkę. Sama impreza była bardzo dobrą okazją do promocji Zalewu w Jastrzębiu. Jastrząb szybko się rozwija, w tej chwili budujemy ścieżkę rowerową, już w marcu, może pod koniec marca będzie zakończone oświetlenie dookoła Zalewu. W imprezie wzięło udział około 200 osób. Uczestnicy przyjechali z różnych części naszego regionu. Skarżysko, Śmińsk, Radom, Szydłowiec, Chlewiska, Pionki. W trakcie zlotu prowadzona była również charytatywna zbiórka na dalsze leczenie i rehabilitację Norberta, mieszkańca gminy Jastrząb, który próbuje odzyskać sprawność po ciężkim wypadku samochodowym. Organizatorzy zapowiadają, że w kolejnym roku również planują organizację kolejnego zlotu morsów.